Przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad. Projekt uchwały w trybie dwóch czytań. Zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2013 dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zmian w planie wydatków w działach 700, 852, 853, 854 i 900. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1529. Pierwsze czytanie referuje pani dyrektor Małgorzata Okarmus. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, projekt zawiera zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 137 893 zł. Jest to szczegółowo w uzasadnieniu wymienione z jakich tytułów. Następna zmiana dotyczy zmiany treści ekonomicznej wydatków poprzez przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne 620 tysięcy. Są to zadania Wydziału Skarbu. Kolejna zmiana, przeniesienie między działami w ramach wydatków bieżących 1900 zł. Jest to w związku z mniejszymi niż planowano potrzebami związanymi z remontem lokalu na osiedli, na osiedlu Górali 19. I następne zmiany dotyczą zmian w planie dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Dziękuję. Dziękuję pani dyrektor. W tej sprawie w dniu wczorajszym, czyli 5 listopada, wydała pozytywną opinię Komisja Budżetowa 8 głosami za, przy jednym wstrzymującym się. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać w tym punkcie głos? Nie widzę, a zatem stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin prowadzenia autopoprawek na dzień 12 listopada 2013 godzina 15 i ostateczne zgłoszenia poprawek na dzień 14 listopada 2013 godzina